Modlitwa do krwi Chrystusa. Przez modlitwę do drogocennej krwi Chrystusa prośmy Go, aby nam towarzyszył i chronił nas przed wszelkim złem lub wrogiem. Krew Chrystusa ma moc i została ustanowiona, gdy spadła na twarz żołnierza, który przebił jego bok włócznią i został wyleczony z częściowej ślepoty w oczach. Panie Jezu, w Twoim świętym imieniu i mocą, jaką ma Twoja cenna i święta krew, pieczętujemy każdą osobę, wydarzenie, dla którego wróg chce nas skrzywdzić, że mocą Twojej krwi możemy zapieczętować każdą moc zniszczenia, która znajduje się w powietrzu, ziemi, wodzie lub ogniu, pod ziemią, przez siły szatana, które przejmują naturę, przez otchłań piekła, która dzisiaj się porusza gdziekolwiek. Abyśmy przez przynajdroższą krew Jezusa mogli zerwać ze wszystkim, co przeszkadza i co pochodzi z działań złego ducha. Prośmy, aby Jezus posłał do naszych domów i miejsc pracy swoją Najświętszą Matkę w towarzystwie świętego Michała Archanioła wraz z całym dworem aniołów nieba. Potężną krwią Jezusa Chrystusa możemy zapieczętować nasze domy, wszystkich tych, którzy w nim mieszkają, a także tych, którzy nas odwiedzają, aby to Bóg dał im żywność i dobra, których potrzebują, i aby Jego wielka hojność posłała nas, abyśmy przetrwali, że mocą drogocennej krwi Jezusa pieczętujemy nasze ziemię, drzwi i okna, wszystko, co jest w domu, nasze podłogi i powietrze, którym oddychamy i z wiarą tworzymy krąg krwi wokół całej naszej rodziny. Mocą drogocennej krwi Jezusa możemy zapieczętować miejsca, do których idziemy w tym czasie, w dniu i miejscu, które pieczętuje ludzi, firmy lub podmioty, do których zmierzamy wejść. Mocą najdroższej krwi Jezusa pieczętujemy naszą pracę i naszego ducha. Wszystkie firmy, które prowadzi nasza rodzina, nasze samochody, którymi się poruszamy, powietrze, którym oddychamy i wszelkie środki transportu, którymi się poruszamy. Twą drogocenną krwią, Jezu, pieczętujemy wszystkie nasze działania, nasze umysły i nasze serca, serca każdego mieszkańca naszego kraju, każdego władcy i przywódcy, aby pokój zapanował wśród nas. Dziękujemy Ci, Panie, ponieważ Twoją najdroższą krwią i życiem, które dałeś, mogliśmy otrzymać nasze zbawienie i będziemy uchronieni od wszelkich chorób i zła. Amen.